Dzień dobry Państwu. Otwieram pierwszą sesję 8 kadencji Rady Gminy Cieszków. Witam serdecznie radnych nowo wybranych. Witam wójta gminy Cieszków. Witam sołtysów. Wszystkich nie widzę tutaj przedstawicieli powiatów, bo nie ma radnych powiatowych. Witam dyrektorów, kierowników instytucji i jednostek gminnych. Witam pracowników Urzędu Gminy. Witam prasę lokalną. Witam panią dyrektor banku. I dzisiejszą sesję, pierwszą sesję 8 kadencji Rady Gminy Cieszków zwołał komisarz wyborczy i opracował taki porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, no odbył się już. Punkt drugi. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Punkt trzeci. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Punkt czwarty. Wybór przewodniczącego rady. Punkt piąty. Wręczenie nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze. Punkt szósty. Złożenie ślubowania nowo wybranego wójta, przez nowo wybranego wójta. I punkt siódmy, zakończenie obrad. Ja, radny Jerzy Szczepański, prowadzę tę dzisiejszą sesję do czasu wyboru przewodniczącego rady. Z racji bycia seniorem wśród obecnych radnych obecnej kadencji. Taki obowiązek, a zarazem przywilej, daje mi ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 994, artykuł 20, ustęp 2c. Postaram się, aby obrady przebiegały sprawnie. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad, wręczenie zaświadczeń o wyborze. Zaświadczenia wręczy przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Cieszkowie, pani Justyna Mójta. Proszę wyczytanych przez przewodniczącą radnych o podejście do stołu prezydialnego. Tu pani będzie wręczać. Poproszę tutaj za mnie radnego pana Mieczysława Tadeusza Butę. Gratuluję. Poproszę do mnie radnego gminy Cieszków pana Jana Dwojaka. Radnego gminy Cieszków pana Rafała Gębarowskiego. Poproszę radnego gminy Cieszków pana Rafała Janas. Radną gminy Cieszków Joannę Jasińską. Poproszę radną gminy Cieszków Rozalię Teresę Kindrat. Jeszcze trzecia Agnieszka. Radnego gminy Cieszków pana Karola Krawiec. Gratuluję. Poproszę radnego gminy Cieszków pana Macieja Stanisława Kulesiak. Poproszę radnego gminy Cieszków pana Marcina Krzysztofa Mruk. Poproszę radnego gminy Cieszków pana Bogdana Mójkę. Poproszę radnego gminy Cieszków pana Jarosława Kazimierza Piecuch.
radnego gminy Cieszków, pana Roberta Adama Blucińskiego. Poproszę radną gminy Cieszków, panią Lidię Annę Romanowicz. Jerzego Feliksa Szczepańskiego, radnego gminy Cieszków. I poproszę radną gminy Cieszków, panią Urszulę Wysoką. Wszyscy radni otrzymali zaświadczenie, czyli możemy kontynuować dalszy ciąg obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Informuję, że obowiązkiem złożenia ślubowania jest obowiązkiem radnego. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. Ślubowanie radni składają według tekstu roty określony w artykule 23a ustęp 1 wcześniej wspomnianej ustawy o samorządzie gminnym. Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu przeze mnie roty ślubowania wywołani kolejno przez najmłodszego wiekiem radnego Marcina Mruka radni potwierdzą wolę złożenia ślubowania słowem ślubuję. Informuję, że po słowie ślubuję każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę tak mi dopomóż Bóg. Proszę wszystkich o powstanie. Przystępuję do pytania roty ślubowania. Wierny Konstytucji i Prawo Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście. Obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Mieczysław Buta. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Jan Dwojak. Ślubuję. Tak mi dopomóż Pan. Rafał Gondorowski. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Rafał Janas. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Joanna Jasińska. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Rosalia Kindrat. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Karol Krawiec. Ślubuję. Maciej Kulesiak. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Marcin Ruch. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Bogdan Mójta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jarosław Piecuch. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Robert Pluciński. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Lidia Romanowicz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jerzy Szczepański. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Urszula Wysoką. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Dziękuję radnym za złożenie ślubowania. Stwierdzam, że na ślubowanie złożyli wszyscy radni. Gratuluję wszystkim i stwierdzam, że radni składają ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Cieszków na lata 2018-2023. Proszę zatem o podpisanie listy obecności radnych Rady Gminy Cieszków na dzisiejszej sesji. Przystępuję na to dalszej części obrad. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych obecnych na sesji jest 15, czyli stanowi to kworum, w którym Rada może przyjmować, obradować i podejmować prawomocne uchwały. Obowiązkiem radnych jest, aby na pierwszej sesji dokonać wyboru przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym. Przystępuję zatem do procedury powoływania komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie nad wyborem przewodniczącego Rady Gminy Cieszków na obecną kadencję. Proponuję powołać komisję skrutacyjną w składzie trzyosobowym. Czy są inne propozycje? Nie. Nie widzę. Czyli przyjmujemy, że komisja będzie działać w składzie trzyosobowym. Informuję, że osoby kandydujące na przewodniczącego Rady Gminy nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Dlatego proszę ich nie podawać jako kandydatów. Proszę o składanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.
Rafał Janas. Czy Rafał Janas się zgadza? Zgadzam się. Dziękuję. Jan Dwojak. Czy radny Dwojak się zgadza? Zgadzam się. Urszula Wysokląd. Zgadzam się. Rowalia Kindra. Siostrowie, no, jeżeli chcecie więcej, można, ale to nam skomplikuje tylko wydłużenie. Znaczy, bo muszą dać osoby. Trzy osoby. No. Jeżeli Państwo mają ochotę, przepraszam, nie ma prawa zabronić głosowania większej ilości. Zapytuję się jeszcze raz, czy są chętni, to jeszcze chętne osoby do pracy w komisji. Jeżeli nie ma, no to... Zamykam listę. Nie widzę, zamykam listę. Pytam Państwa, czy ktoś ma uwagi do radnych, którzy są proponowani do komisji skrutacyjnej? Nie mam. To przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wyżej wymienionym składem komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Czy się wstrzymał? Czyli jest 15 osób. Ogłaszam zatem, że powołano komisję skrutacyjną w składzie Rafał Janas, Jan Dwojak, Urszula Wysogląd. Zadaniem komisji będzie przygotowanie regulaminu głosowania, przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie głosowania, nadzorując jego prawidłowy przegląd, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu głosowania, ogłoszenie wyniku głosowania. No może jeszcze zanim zrobimy przerwę, poproszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Żeby już to składa jednym ciągiem. Kto? Składam. No słucham. Mogę? Tak. Po prostu zgłaszam kandydaturę na przewodniczącego Rady Gminy panią radną Rosalię Teresę Kindra. Może kilka słów. Radna trzeciej kadencji, znana nie tylko w Radzie, ale i myślę, że w całej gminie. Jest to osoba komunikatywna, rozważna, kandydatura jak najbardziej. Dziękuję. Czy radna Kindra się zgadza? Tak, zgadzam się. Czy są jeszcze inne kandydatury? Proszę. Ja zgłaszam Jana Dwojaka. Nie może być, bo jest w komisji. Nie może być. W komisji jest regulacyjny. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dla formalności przegłosujemy zamknięcie listy kandydatów. Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Wynik głosowania 15 głosów za. Teraz proszę o prezentację kandydatki. Jeżeli ma taką ochotę i... Cóż, tak jak powiedział tutaj przedmówca, kolega Bogdan, jestem w Radzie trzecią kadencję. Nie byłam jeszcze radną i też działałam na rzecz lokalnej społeczności. Trochę z rezerwą i z takim dystansem podchodzę do tego, no nie wiem, czy jak to nazwać, czy to zaszczytu. Ale te parę słów to jeżeli będę miała okazję, no będę miała, jeżeli zostanę tą przewodniczącą, to po wyborze chciałabym parę słów. W takim razie ogłaszam teraz przerwę. Komisja skrutacyjna przygotuje się do wyborów, wybierze przewodniczącego spośród siebie i będziemy kontynuować dalej z Rady, jeżeli komisja się przygotuje, wszystko. Czy wystarczy 10 minut? 10 minut przerwy. 10 minut przerwy. Zasady wyboru. Wybór przewodniczącego Rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Za wybranego
uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał taką ilość głosów, których liczba przewyższa połowę liczby radnych obecnych na sesji biorących udział w głosowaniu. To teraz karty. Czy państwo radni mają jakieś uwagi do tego regulaminu, czy wyjaśnienia pani przewodniczącej? To... Nie. Niewidzialne. Proszę kontynuować. Rady Gminy Cieszków, sporządzony na sesji w dniu 19 listopada 2018 roku. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodnicząca Urszula Wysogląd, członek Rafał Janas i drugi członek Jan Dwojak. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza się, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Cieszków obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15 osób. Na przewodniczącego Rady Gminy Cieszków zgłoszono kandydaturę radnej Rozalii Kinrad. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15 osób. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba nieważnych głosów 0. W tym dokonania wyboru bez postawienia znaku 0. Liczba głosów ważnych 15. W tym oddanych za wyborem kandydata Rozalii Kindrat 15 głosów. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Gminy Cieszków w osobie pani Rozalii Kindrat. Na tym protokół. Serdecznie.
serdecznie gratuluję pani radnej Rozalii Kindrat wyboru na przewodniczącą. Gratuluję, gratuluję. Życzę siły. O, jak wytrwałości. Zbieram swoje zabawki i uciekam stąd. Gratuluję i serdecznie współczuję. Oczywiście żart. Gratuluję i współczuję. Dziękuję koleżankom i kolegom radnym za okazanie mi zaufania. Debiutuję w tej roli i nie kryję, że z obawą podchodzę do tej nowej sytuacji w moim życiu, ale myślę, że przy Państwa życzliwości, przy życzliwości sołtysów, wójta, skarbnika, sekretarza, wszystkich pracowników gminy oraz Państwa dyrektorów wszystkich jednostek samorządowych uda nam się wspólnie, rzetelnie, uczciwie i efektywnie, nie mylić efektownie, pracować na rzecz dobra naszych mieszkańców, na rzecz rozwoju naszej gminy. Zostawmy politykę, tak jak już kiedyś mówiłam, tym, co stoją na wyższych szczeblach drabiny w hierarchii samorządowej. Na nas zagłosowali wyborcy, obdarzyli zaufaniem konkretnego człowieka, obdarzyli zaufaniem każdego z nas. Także myślę, że pracujmy tak, abyśmy mogli uczciwie spojrzeć w oczy naszym wyborcom. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie. Proszę o współpracę i teraz przejdziemy do dalszego punktu obrad, punktu jak ma przebiegać ta sesja. Następnym punktem dzisiejszej sesji jest wręczenie nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze na to stanowisko. Proszę przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, panią Justynę Mójtę, o wręczenie zaświadczenia. Zapraszam wójta gminy Cieszków, Ignacego Mieczysława Mietrznikowskiego. Zgodnie z artykułem 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym objęcie obowiązku wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania. Zgodnie z porządkiem dzisiejszej sesji nastąpi teraz złożenie ślubowania przez pana Ignacego Mietrznikowskiego, wójta gminy Cieszków. Proszę państwa o powstanie. Odczytam teraz, tak? Rotę ślubowania. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Można dopowiedzieć, tak mi dopomóż Bóg, ale to już wójt najlepiej wie, co można dopowiedzieć, a co nie. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. A nie, to nam daj. No, dobrze.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek w pierwszej sesji, w wyniku czego zamykam posiedzenie w pierwszej sesji 8 kadencji Rady Gminy w Cieszkowie. Jeszcze Jeśli pozwolicie, ja chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć na zakończenie i przekazać naszym radnym kilka informacji istotnych związanych z pełnieniem funkcji. Przede wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję za wybór, czuję się zaszczycony. No i tak jak próbowałem, postaram się zrobić wszystko, aby ten urząd sprawować jak najlepiej i z pożytkiem dla gminy. Ja mam kilka informacji dla radnych. Bardzo proszę o chwileczkę uwagi. To naprawdę będzie króciutko, a myślę, że informacje są stosunkowo ważne, także warto się skupić. Pierwsza rzecz. Wszyscy Państwo otrzymaliście ustawę o samorządzie gminnym oraz statut gminy Cieszków. Dokumenty godne polecenia, z którymi trzeba się koniecznie zapoznać. Proszę je studiować, bo będą bardzo ważne. Są bardzo ważne. Proszę Państwa, informacja także, myślę, o której wiecie, ale dla formalności o tym jeszcze poinformuję. Jak widzicie, sesja jest filmowana. Każda sesja, nie tylko dzisiejsza, ale każda sesja w tej kadencji i pewnie w następnych będzie na bieżąco filmowana, transmitowana. Każdy mieszkaniec naszej gminy i każda osoba będzie mogła sobie na bieżąco śledzić to, co Państwo robicie, jakie są podejmowane uchwały, jak się zachowujecie, jak wyglądacie i tak dalej, i tak dalej. Także informacja dla Was bardzo ważna. Także chciałem poinformować i przypomnieć o tym, że każda uchwała, która będzie podejmowana, uchwała oczywiście w trybie głosowania jawnego, także będzie rejestrowana, zapisywana i będzie, że tak powiem, upublicznione to, w jaki sposób każdy radny głosował. Myślę, że warto o tym też wiedzieć. Otrzymaliście Państwo takie informacje dotyczące administrowania danymi osobowymi. Też należy się z tym zapoznać, tak aby wiedzieć, jak to wygląda, jakie są możliwości, jakie są prawa w związku z tym związane. Otrzymaliście także taki druczek dotyczący danych teleadresowych. Kto jeszcze tego nie wypełnił, bardzo proszę, aby wypełnić, przekazać. Tam informacje na tym druczku są wszelkie podane, ponieważ to będzie niezbędne do kontaktowania się, przekazywania informacji. Jest także oświadczenie majątkowe. Myślę, że Państwo wiecie doskonale. Przypomnę, że do 30 dni od dnia dzisiejszego, czyli od dnia ślubowania, należy złożyć oświadczenie majątkowe. Informuję także, że w niedługim czasie będzie zorganizowane szkolenie dla wszystkich radnych, tak aby ci starsi radni z doświadczeniem mogli sobie przypomnieć podstawowe informacje, a ci, którzy dopiero rozpoczynają pracę radnego, mogli się tych podstawowych rzeczy dowiedzieć. Chciałem także poinformować, że chcielibyśmy to oczywiście w porozumieniu z panem przewodniczącym, bo przewodniczący, jak wiecie, zwołuje sesję, następną sesję zwołać na koniec listopada, tak aby już zmiany w budżecie ująć, zająć się składem komisji. Jeszcze na pewno konkretne kwestie wynikną. Pewnie wcześniej jeszcze się spotkamy po to, aby właśnie porozmawiać o komisjach, o wszelkich szczegółach związanych z funkcjonowaniem Rady. Myślę, że tyle takich podstawowych informacji. Ja jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim, którzy zostali wybrani na funkcję radnego. Żartem oczywiście. Wszystkim także wyrażam współczucie, bo jest to jakby nie było obowiązek, ale oczywiście żartem, bo jest to zaszczytny obowiązek i myślę, że od radnych bardzo wiele zależy. No i kończąc, życzę owocnej pracy, no i liczę na dobrą współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.